chcemy dodać 822 tysięczne oraz 5,65 setnych. Zapiszmy to jako działanie pisemne pod kreską. Zapiszę to jeszcze raz. Dodajemy 5,65 do 0,822. Muszę odpowiednio zapisać te liczby, pamiętając o tym, aby zapisać odpowiednie miejsca. Tutaj mam jedności, zatem zapisuję pod jednościami, pod piątką, przecinek pod przecinkiem, części dziesiąte pod częściami dziesiątymi, setne pod setnymi, tysięczne pod tysięcznym. I dopiero w tym momencie mogę dodawać. Zobacz, tutaj nie mamy nic, możemy sobie wpisać 0. 0 dodać 2 to jest równe 2, 5 dodać 2 to jest równe 7, 6 dodać 8 to jest 14, 1 przenosimy w pamięci, 1 dodać 5 to jest 6 i uwaga, musimy przepisać przecinek, zatem wynik to jest 6 i 472 tysięczne. Pamiętaj, aby odpowiednio zapisywać cyfry. Poćwicz dodawanie ułamków dziesiętnych na Akademikana. Pamiętaj, że w Stanach Zjednoczonych zamiast przecinka zapisuje się kropkę. Zatem jak będziesz ćwiczył na przykład w wersji anglojęzycznej, to tutaj będziesz miał w ten sposób zapisane. Zamiast przecinka oni mają kropkę, ale to oznacza też ułamek dziesiętny. Powodzenia!